Witam Państwa. 8 lutego przypada setna rocznica urodzin poety Tadeusza Gajcego. Posłuchajcie Państwo dwóch wierszy jego autorstwa. Żegnając się z matką. Jak do Ciebie będę pisał, pochylony nad sobą w żalu. Serce chłodne świeci jak kryształ i choć wczoraj się z Tobą rozstałem, jak Ci słowo do dłoni podam, badający uparcie ciemność. Skoro mówisz, lekka jest młodość, chociaż ognia bukiet nad ziemią. Skoro mówisz, ciałem człowieczym trzeba schodzić nisko, najniżej, bo radosna w locie tym wieczność. Jest kołyską zrodzoną na krzyżu. Jak Ci sercem odpowiem, jak źródłem, wykuty głosem śpiewanym, kiedy tłum przerażonych jaskółek niosą po ręce lewej. Jak mych ust niewyczutych graniem mam zawołać bohaterski i bliski, gdy po mej ręce prawej drży ojczyzny pogięta kołyska i piosenka wieczorna leży jak owocu zniszczonego grono. Dalej niebo, dom mój i księżyc, opuszczony jak ty i młodość. Nad ranem. Od mego serca do twego droga jak listek długa, a przecież budzi nas echo, grając w nas jak kukułka. Ciebie o słowo za późno, mnie o pół nuty za wcześnie, więc w twarz ci patrzę jak w lustro, podwojony sam sobie jestem. Wiewiórczy ogień mnie znaczył i kropla żelaza lecąc, krzyżyk nad czołem jak dzwonek wieszał, albo jak pieczęć, abym dotknięty ogniem dłonie zaciskał obie. Jedną o miłość za późno, drugą za wcześnie o wieczność. I obłok, co się zatrzymał we mnie, jak w sennej rzece, albo w wieczornej roślinie, ciemność łagodną wszędzie. Abym jak ryba świecąc w powietrzu błądził i ustom słowo dla Ciebie zbyt wcześnie podawał albo za późno. Od mego ciała do Twego droga jak ręka prosta, lecz ciągle dzieli nas echo w sercu podwójnym i głosach, bo dym, co niebo przybliżył, jak kogut nad snem moim pieje, a żałość Twoją za późno, za wcześnie o moją nadzieję.